drodzy. Nareszcie recenzja. Długo pewnie niektórzy z was na to czekali, bo zajęłam się na tym kanale jakimiś takimi rzeczami jak live streamy i inne takie. Ale postanowiłem powrócić do swojego starego kontentu. Zastanawiałem się nad zrobieniem czegoś w stylu maraton Batmana. No i zdecydowałem się, że tak zrobię. Zaczynamy od trylogii Bartona, kończymy na najnowszych częściach Batmana. Przy okazji zrobimy też sobie takie dodatki jak Batman z 1966, ale do tego nie jestem jeszcze pewny. Na razie będę się starał wrzucać filmy regularnie. No więc dobrze. Zacznijmy od tego, od czego się wszystko zaczęło. Batman Tima Bartona z 1989 roku. To był naprawdę hit. Dosłownie hit. Sam Jack Nicholson uznaje rolę Jokera za najlepszą rolę, jaka mu przypadła. Tak. Sam Jack Nicholson. No więc dobrze. Czy po tylu latach, jak patrzymy na Batmana Tima Bartona z 1989, to patrzymy na to jako dobry film, czy kiczowaty, czy po prostu taki zestarzał się? Nie wiadomo. O tym się właściwie wiadomo i o tym się przyjrzymy w dzisiejszym. Nie wiem, czy fabułę mogę przedstawiać. Przedstawię ją po prostu w skrócie, bo myślę, że chyba wszyscy już ten film oglądali. Nie znam do tej pory nikogo, kto nie oglądał tego filmu. A jak nawet nie oglądał, to przynajmniej kojarzy, więc w sumie to opowiem. Fabułę streszczę chwilę. Na pewno wszyscy znają Batmana. To jest taka luźne przedstawienie tej postaci, bo to nie było jeszcze wtedy czasów, tak jak teraz, z tym DC Cinematic Universe, gdzie wszystko musi być dokładnie oparte na komiksach. Tutaj wymyślono sobie nową historię. Oczywiście wrogowie, sama geneza Batmana jest dalej ta sama, jednak jest jej trochę poeksperymentowany z tym filmem, z tymi wszystkimi komiksami. Połączone wszystko w jedno. No więc dobrze. Rodzice Bruce'a Wayne'a zostają zabici. Nie od tego zacznę. Jest pewna legenda, że po mieście krąży wielki, mroczny rycerz, który niszczy złych. Jezus Maria, jak to zabrzmiało. Po prostu pokonuje ich. W tym samym czasie po Gotham grasuje Jack Napier, który wkrótce zostaje sam złapany razem ze swoim gangiem przez Batmana, jednak ten zamiast zostać złapany wpada przez przypadek do kwasu, właściwie do chemikaliów, i wtedy też komisarz Gordon odkrywa to, że człowiek nietoperz naprawdę istnieje. To jest takie luźne przedstawienie tego. Potem oczywiście, jak wszyscy mogą kojarzyć, Jack Napier staje się Jokerem i wpada na szyderczy plan zagazowania go tam trucizną i Batman próbuje go pokonać. Przewijają się też tam takie postacie jak Vicki Vale, komisarz Gordon. Ten film niby się zestarzał, ale ja tak generalnie tak nie uważam. Uważam, że jest to naprawdę dobra interpretacja przygód Mrocznego Rycerza, bo powiem szczerze, lubię właśnie takie eksperymenty nad tymi wszystkimi filmami, nad tymi wszystkimi częściami. Nie lubię filmów dokładnie opartych na jednym i tym samym komiksie. To jest po prostu kilka komiksów połączonych w jeden i to mi się właśnie w Batmanie Tima Bartona bardzo podoba. W kolejnych częściach z tego mrocznego gotyckiego charakteru filmu, takiego położenia, bo powiedzmy sobie szczerze, ten Gotham w tym filmie nie wygląda zbyt jak typowa metropolia lat 80. albo lat 80. No, wygląda jak jakieś wyjęte z komiksów miasto. W następnych częściach będzie się to zmieniało. Oczywiście mówię o Batman Forever i Batman i Robin. Tak. Wielu ludzi krytykuje ten film z różnych powodów. Między innymi krytykuje go, ponieważ uważają po prostu ci ludzie, że jest tutaj po prostu pominięta postać komisarza Gordona. Czy ja to uważam za źle?
Nie zgadzam się z tymi ludźmi, ponieważ jak dla mnie najważniejszą rzeczą w tym filmie jest oczywiście sam Batman. I to po prostu była próba przedstawienia postaci tylko Batmana, komisarza Gordona jako taką inną, taką drugoplanową bardziej postać. W sumie drugoplanowej jej nie nazwę, bo ona pojawia się w każdej części. I chyba oprócz tej postaci to tylko komisarz Gordon i Alfred wyglądają tak samo w następnych częściach. Żaden aktor się dalej nie zmienił. Muzyka jest po prostu świetna. Danny Elfman pracował przy zarówno Spider-Manie, jak i Batmanie. No i muzyka jest po prostu rewelacyjna. Nie znam lepszej muzyki o Batmanie. No może Nolan. Nolan też, Hans Zimmer też zrobił świetną ścieżkę dźwiękową, ale jednak to ścieżka dźwiękowa danego Elfmana jest tą najlepszą. Kostiumy? Nie są kiczowate, dla mnie się ani trochę nie zestarzał. Normalnie o Batmanie Tima Burtona można było opisać dużo książek i dalej by nie można było opisać tego słowami. Wszyscy cudo kinematografii, kultowy film. Świetny. Czego nie można tak dokładnie powiedzieć o jego sequelach kolejnych. Batman i Robin oczywiście, ale czy Batman Forever jest złym filmem? Nie. Ale o tym pomyślę w kolejnych odcinkach, bo mam na myśli, że taki normalny jeszcze styl gotycki, mroczny, utrzymywały tylko dwie pierwsze części, Batman Returns i Batman, po prostu Batman, ale w kolejnych częściach zaczęto już z wariacjami. Chodzi mi o trzecią i czwartą. Ale trzecia w porównaniu do czwartej jest przynajmniej dobrym filmem. Podsumowując, najlepiej bym ocenił Batmana Tima Burtona. Batman Tima Burtona z 1989 jest filmem wybitnym, jest kultowym. Powinno się go oglądać. Ja mogę go oglądać cały czas, że tak powiem. Więc wystawiam mu ocenę. Dziękuję za oglądanie, zasubskrybujcie kanał i zostawcie